Witajcie. Kolejny odcinek z cyklu przygody Geralta Wiedźmina. Ja jestem Norbi i tym razem udajemy się na coś, co się nazywa Królewski Gambit. O, dziewczynki tam tanczą na stole. Mam takie samo prawo jak ty. Powinnaś mnie wspierać, a nie odbierać sprzymierzeńców. Jeśli jakiś Ancrate założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo. Co już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilkarlami. Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów. Przestań się popisywać! Ej, Ceres! Kiepsko to rozegrałeś. Hmm. Wiem, ale sam widziałeś. Ona jest taka... Uparta. Uparta. A. Zawzięta. Apodyktyczna. Nie chce nikogo słuchać. No właśnie. Zabrakło mu słów, nie? Racja, Arnwald. W tym akurat ja i Ceres jesteśmy podobni. No dokładnie. Ale ona nie jest taka, że tak powiem, zapalczywa i nie jest taka w gorącej wodzie kąpana, bardziej jest rozważna chyba. No i tak pięknie dogaduje Geraldowi odnośnie Yennefer, nie? Nie widzę Kracha. Rozmawia z Jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. Dobra, to idźmy. O, wilki. Nie powinienem jakieś przejść, ale spróbuję sobie tutaj przeskoczyć. Automat, sami się otwierają. No, no. Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. No jestem ciekawy, czym ty kupczysz, cwaniaro. Svanrige nie zamierza walczyć o poparcie? Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego, co słyszałem o tym, kto zostanie królem, zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. Hmm. Rozumiem, że masz na myśli konkretny ród. Oczywiście. Bran był najlepszym królem, jakiego Skellige widziało od wieków. Svanrige to krew z jego krwi, więc to jemu powinien przypaść tron, a potem jego synom. Co jest złego w wyborze króla? Svanrige to jest chyba młody chłopaczek. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Ej, to zupełnie jak u nas. Król jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć. Zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. Zupełnie jak u nas w polityce. Normalnie nasi też kupczą, tylko każdemu włażą bez wazeliny i normalnie jacy oni są ach i och, a teraz się nagle okazuje, że wcale tak nie jest. Ach, kurczę, nic do tej pory się nie zmieniło od tamtych czasów. Opuszczasz Kertrolde? Jutro skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtoraki, cintryjska śliwowica, spirytusy z mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ancrate wiedzą, co to gościnność. O, ja cię. Aż ślinka pociekła na taką, że tak powiem, gościnność. Miody półtoraki, śliwowica, ach, normalnie.
No słuchajcie, jestem ciekawy tak naprawdę od początku albo od samego końca, o czym chciał rozmawiać, albo Birma, o czym chciała z nim rozmawiać, no bo ta kobieta jest przebiegła. O czym rozmawiałeś z Birną? O polityce. Przecież nic innego jej nie interesuje. Przekonywała mnie, że ze względu na pamięć o Branie powinienem nakazać moim dzieciom wycofać się z wyścigu o koronę. I poprzeć Svanriga. Coś mi mówi, że się nie zgodziłeś. Mało tego. Wyrzuciłem ją za drzwi. Jakoś nie było widać, żeby wylatywała z hukiem. Może tak? Coś mi mówi, że ta twoja gościnność nie jest zupełnie bezinteresowna. Ano nie jest. Na wyspach poparcie zdobywa się nie tylko mieczem, ale też miodem i pieczystym. Jeśli to prawda, powinieneś być spokojny o wynik głosowania. Spokojny będę jutro, jak któreś z moich dzieci nałoży sobie koronę na głowę. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ankreid. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? I tu jest właśnie problem. Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy, za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Oj, to mi się też właśnie w niej podoba, że ona rzeczywiście nie jest tak, że najpierw zacznie robić, a później dopiero zacznie myśleć, tylko przeanalizuje to wszystko. No i to jest dobre, to jest dobry jakby prognostyk na to, żeby ona była dobrym władcą. No i to chyba nie jest najgłupszy pomysł, żeby ona została nie władcą, władczynią. Tak między nami, Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. No i właśnie o to chodzi, że tutaj pod tym względem Hjalmar jest... No, lepiej by wyglądał, czyli na zasadzie takiej, że jeżeli rzucałby się w bój i nie bałby się jakby sprzeciwić Emhyrowi, no to wówczas byłoby lepiej to widziane przez Skelligijczyków, ze względu na to, że oni są takim bojowo nastawionym nierodem, wyspiarzami, którzy właśnie lubią walczyć. Ale jednak mogłoby się to źle skończyć dla nich, ponieważ jeżeli by tutaj Emhyr na nich najechał, to zgniótłby ich normalnie w Trymiga. Chyba że postąpiliby jak na przykład Chorwaci, którzy w górach potrafili się bronić, nieprawdaż? No cóż, jedziemy dalej. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Co to mamy za cacuszko? Piękna robota. Dziękuję. To ja! Oho. Lugos szalony, tak? Czy silny? Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. To nie Hjalmar. Chodź. Co jest? Skąd tu niedźwiedzie?
Dobra. Obrażenia zadaję już konkretnie, to już jest... A da. Okej. Okay. Ładny toporek miał. Co jest? No, powiem szczerze, że na kontynencie takich imprez to nie ma, naprawdę. No, tutaj się nieźle zrobiło. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok szybko! Tato... A, to jest Tato. Ten, co mu głupio z gęby patrzyło. Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Halbjorn, no? Nie żyje. Krach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Krach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem! No to chodź! Chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Szkoda gościa. Ale masz ramy na tę... Znajdźcie na łopetynię. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Aha. Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym. Już wiem, gdzie szukać winnych. Tak, jasne. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedz, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. Albo możemy iść z Hjalmarem i tam spróbować kogoś wykończyć od razu. Ewentualnie pomóc Cerys, która... No i chyba zrobimy to. Pomogę jej. Masz rację, Cerys. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Nie wiem, co jest lepsze. Ja tu na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Dachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Co wy byście beze mnie zrobili, nie? Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Kto zginął? Drogodar, Drake Bondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. O kurde, nieźle. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali, Lugos, Lugos. I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet mieczy wyciągnąć. Rozerwało ich na kawałki w mgnieniu oka.
Pomścimy ich, obiecuję. Ej, ale coś mi tu nie pasuje, ponieważ no, żeby wprowadzić niedźwiedzie, ich było kilka, więc 3 sztuki dokładnie, no to nie byłoby tak prosto, byłoby słuchać je znacznie wcześniej, a one by tutaj darły się. Darły się, co ja mówię, ryczały. Dobra. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Może ktoś widział coś więcej niż ja. Zbadaj miejsce zbrodni za pomocą... Dobra. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Jasne. No dobra, co my tu mamy? Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Ciekawe. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. Stara blizna ze śladami po szwach. No ale przecież niedźwiedzie nie są... Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Czyli jednym słowem... Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. To było tak, że... Otyk. Cholera, taki młody chłopak. Było tak, że coś zamieniło. Wszystkie rogi puste. Dobra, szukajmy dalej. Ciało tak zmasakrowane, że ciężko powiedzieć, kto to. Chyba Steingrim. To jest kto? Młody Lugos. Niedźwiedzie musiały go wziąć z zaskoczenia. Nawet się nie bronił. Przy każdym stole była misa. W tej był miód. I tylko miód. Ile ran. Nic dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Na razie obejrzyjmy sobie ludzi i... Rogodar. Więcej już nie zagra. I te niedźwiedzie. Coś jeszcze mogę przy tym miśku zobaczyć? Chyba nie. Śmieci. Czyli tak, zostało mi tylko ta misa. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Misa jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś na tej sali. Dobra, i teraz będziemy mieli zapach. Zapachy spod pachy. Nowa... Czekajcie... Nowa misja Geraldo. A, jeszcze nie tak za daleko. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Ludzką krwią? Ceres! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Berserkowie? Berserkowie? Tak Skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się, prawda? Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Ale nagle wytrzeszcz mnie zrobiła.
Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. Poproś Hjorda, aby zbadał resztki miodu. Tutaj coś jeszcze możemy przeglądnąć? Chyba nie. Tendik. To to jest Hjord. Teraz powinno być... Freju, nasza matko, spraw, by morze pochłonęło zdrajców. Freju, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Ceres mówiła... Daj mi ten róg. Mówcie co chcecie, ale teraz lepiej mi Geralt wygląda. Znam ten zapach. Przy tym ulepszonym. Dobra, przy tej ulepszonej zbroi, no nie ma już takich odsłoniętych ramion, nie widać tych fantastycznych bicepsów. No ale jak dla mnie wygląda, że jest mu cieplej. Ceres nie kłamała. Znasz się na ziołach. Tak. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Udalrych cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą, a potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. No, sokiem z maku. Nieźle. Znaczy, chodził naćpany przez pewien czas, no a cóż dodatkowo jeszcze him, który go tam załatwiał po kolei, powoli. No, rzeczywiście, nieźle tam mają. Coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Tak sobie właśnie w tym momencie pomyślałem, że gdybym nie skończył tamtego odcinka, no to tak nie miałbym kilka wątków naraz, jednak dobrze jest czasem skończyć odrobinę wcześniej, a mieć poprowadzony przez odcinek od samego początku do końca jeden wątek i to też, na to też muszę zwracać uwagę. Mardrym? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizje, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. No to komu lec, temu go. Jedziemy. No. Panie przodem. Tym razem się nie ścigamy. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. No właśnie, to jest problem. Mogliby sobie tutaj wprawić jakieś normalne wrota, które by tutaj, albo drzwi, tak jak tutaj w tym miejscu. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać z drumieniami. Życzenie się spełniło. Przy okazji naostrzę sobie jeszcze dodatkowe mieczolka. Nieźle sobie daje radę ten mieczek. Mimo tego, że nie jest tak piękny, tak fantastyczny jak
Czekajcie, coś tutaj mogę podnieść, sprawdzić. O, jaki kawał sera. Ach. Zjadłby się taki ser. Pierożek, to tam akurat nic specjalnego. Dobra, idźmy za Cerys. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Wcale jakoś się tak nie wierzę temu, co mówię. Pewnie nie będę miał tej możliwości, żeby później cokolwiek z sobą pozbierać, więc zrobię to wcześniej. Ach, cóż to za przyjemność. Ej, pani, czekajcie, ja sobie pójdę ten jeszcze na chwileczkę tylko na dół. Zobaczę, może tutaj coś ciekawego znajdę. Ocet! O, tego jeszcze nie miałem. Korzeń pimentu, to chyba też mi było do czegoś potrzebne. Tam jeszcze coś jest? Nie, już nie. To już pewnie będzie zamknięte. Tak jest. No dobra. Trochę się tutaj jeszcze obłowiłem. Czyli Geralt, obłowiwszy się, udał się w dalszą podróż za Cerys. Och, ale cuchnie. To wódka? Macha kamski spirytus. Komuś się nieźle rozlało. Dobrze, że ojciec ma teraz inne zmartwienia. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Dobra. A tam co jest? Myślałem, że tam coś... Dobra, tutaj mamy jedną beczułkę. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Spirytus! Jest długie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesuwać. Dam radę tędy przeskoczyć? Kurde! Aj! Powiem szczerze, że... Dobra, moja wina, zagapiłem się i zamiast od razu uciekać, to ja patrzyłem się na obrażenia. Długie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesuwać. Przewalmy im z Arda. No tak, źle od razu poszedłem. Haha, ale tym razem poszedłem dobrze. Mało nie spłonęliśmy żywcem. Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. Tyle dobrego spirtu. Medalion duży. To miejsce mocne. Raczej rzadko używane. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mali, bawiliśmy się. O, konik. Nie omieszkam w tym momencie zrobić jednej rzeczy. Czyli albo mogę sobie dołożyć tutaj, tylko że tutaj i tak muszę wydać 30 punktów, więc ohoho, jeszcze daleka droga przede mną. Ale, moi drodzy, w tym momencie ja bym sobie te mocne plecy tutaj zapodał. Zobaczymy, czy rzeczywiście mi tutaj da to więcej. Dałoby to więcej, jeżeli bym sobie wrzucił... Czyli muszę to tutaj wrzucić. Aha.
To byśmy dali tu. 220, okej. Okay. Także ja to muszę rzeczywiście powyrzucać stąd. Bo to mi nic nie daje. Tak naprawdę muszę chyba zrobić tutaj delikatny porządek z tymi. No ale to w pewnym momencie trzeba się za to zabrać. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy. Musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady? Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. Włosy, tak, jasne. Dobra, nie ma co chyba tutaj za bardzo zbierać. No, dobra. Miło mi, że się martwisz o mnie. Co tu mamy? A, czekajcie. No, no. Ktoś tu wszedł w rozlany miód. Piękne, wyraźne ślady. Lepki od miodu. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Mogę to jeszcze zabrać. Punkty doświadczenia całe 15. Kurde. Gdybym te wcześniej przyszedł, to jednak tych punktów byłoby 200-300, a nie 15. Skakuj na konia. Dogonimy go. Hej! Dobra, dajesz. Arnwald! Stój do diabła! Nie sądzę, żeby posłuchał. Dorwę. Nie masz szans! Jeszcze zobaczymy! Chyba muszę go dziabnąć. Ha! Mamy go! Mów, czemu zdradziłeś. Albo dokończę to, co zacząłem. Ancraid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla, a nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił, ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. No właśnie. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Taki miała motyw. To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu, bez pieczęci. Ciekawy jestem, czym go omamiła. Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Kurczę, powiem szczerze, że byłem... Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Ancraid. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem.
Kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Zdradziłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speaker Rock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. Kurde, no i co? A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Rut Ancreid. No, robi się nieciekawie. Kurde, no i co teraz? Nie, spróbujmy. Jeżeli powiem przykro mi Cerys, to może... Kurde, nie wiem. Albo dobra, spróbujmy tak. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia. O kurde. A twoje szczątki rozdziobią ptaki. Jednym słowem rozdziobą was kruki i wrony. Och, kurde. Straszna śmierć. Przykuta tak, że będzie woda ją zalewać i jednocześnie nie będzie mogła się napić. Wiedziałem, kurczę, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt.
Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. 20 punktów. Śmierć w przestworzach. Mogę teraz sobie zerknąć? Nie mogę. Słuchajcie, ja w tym momencie sobie zakończę. To już jest ponad 40 minut nagrywania. Svanrige, powiem szczerze, że żal mi tego chłopca. Jeżeli rzeczywiście jakby jego ród upadnie, no to szkoda mi go trochę. Zachował się naprawdę odpowiedzialnie. Zachował się troszeczkę nie tak, jak powinien w myśl polityki, ale tak jak zgodnie ze swoim sumieniem. Czyli rzeczywiście jest to godny następca króla Brana, którego my żeśmy pochowali nie tak dawno. I powiem szczerze, że moim zdaniem to, że on się przyznał, że w jakiś tam sposób pomógł oczyścić im dobre imię rodu Ungrade, no to rzeczywiście powinno to być brane pod uwagę i nie powinien, powinna matka odpowiedzieć za swoje czyny, natomiast on nie powinien być brany i jego ród powinien dalej trwać. Takie jest moje zdanie, no niestety troszeczkę inny jest pomyślunek w ogóle na Skellige i prawdopodobnie on też weźmie, no cóż, nie będę gdybał. No nic, fajnie, podoba mi się strasznie cała ta historia. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie dalej, jak będzie wyglądała kwestia wyboru kolejnego władcy Skellige. No i co wymyślą Jarlowie? Naprawdę, powiem szczerze, rozwija się to przedobrze. Szkoda tylko, że nie zrobiłem tego odrobinę wcześniej i przepada mi naprawdę całe mnóstwo punktów. No ale cóż, trudno. Do tej pory i tak się nie nudziłem, nieprawdaż? No to w takim razie bywajcie.